Jo, siemaneczko, z tej strony Dawidowski, a dzisiaj zagramy sobie w Backrooms. Widziałam, że poprzedni odcinek z Minecraft Backrooms się wam spodobał, a dzisiaj zagramy sobie już w takie bardziej normalne Backroomsy. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, subskrybujcie, dajcie łapki w górę, komentujcie. No i już nie przedłużam, idziemy tutaj do oglądania. A już pominę. Okej, dobrze, no już grafik, może, a jak jest height? Medium. Może być medium. Someone said here. O, super. Wersja 1.0.30. Backrooms już widzieliście. Backrooms coś tam. To jest. Aha, jesteśmy chyba w jakimś domu. To jest nasza rodzina. O kurde, ale... A, nie! Opcje. Jak to jest sensitive? Musimy to trochę zmniejszyć. Mogę aplikować? Proszę. Dziękuję. Może trochę jeszcze zwiększyć. Powinno być dobrze, no. Nie więcej dobrze. Czy jestem chyba jego rodzicem? W ogóle, jak to jest dobrze zrobione? Tu. A gdzie mamy kuchnię? O. Where am I? What is this place? Serio? No. Wnioskując po rzeczach, które możemy zrobić. Level 0. I co? Przepraszam, reklamy będą. Seems like there is a flashlight near... Gdzie jest? Tam? Ponoć tutaj. Tutaj możemy biegać, co mi się nie podoba. Musimy ponoć... Chcę wejść. O, ja cię... Zawsze chciałem pograć w tym Backrooms, ale... O kurde. I tutaj... Aha, ja myślałem, że można do każdego levela sobie wejść. Ten jest zablokowany. Ciekawe, czy wszystkie są zablokowane. Wow. Nawet nie pisze, jakie to są levele. A, tu nie możemy iść. Niewidzialna ściana, to najpewniej musimy iść przed siebie. Chyba. Czy musimy się proszę tak wolno? Mogę... Mogę biec. Mi to marnuje staminę. Level 1 locked. Czemu? To jest level 1, tam to był level 0, więc... I co jest? Tam jest coś. A, czyli to jest ten nasz level 0, którym byliśmy. Cóż, chyba tutaj już nie możemy nic zrobić, więc... Musimy wejść z powrotem do levela 0. Niestety. No grafika zawsze wydałem na medium, ale tam się chyba coś zmieniło. Nie, nic się tu chyba nie zmieniło. Nie, jesteśmy tu, gdzie byliśmy, The Hub. Oby tu nie było żadnych postaci strasznych, bo ja nie lubię takich zaskoków. Czemu? Może już teraz sobie ciszę grę, bo będzie tam jakieś coś, tak, jak coś takiegoś, co ja się mogę wystraszyć, to... Nie podoba mi się ten dźwięk. Chwilę sobie obejrzę reklamy i zaraz do was wracam. Okej, dobra, odblokowałem sobie jakiś skaner. Tylko nie wiem, co do końca on mi daje.
Targets, range. Aha, to tak znika. Co to jest? Baterie. Właśnie, bo to jest jak prawdziwy backroom, tylko ten. Tylko z ograniczeniami, takimi jak ma gra, czyli nie mogę iść sobie tam, gdzie chcę dokładnie. O kurde. Tutaj coś było. No i mamy coś. Czyli to jest taki wykrywacz rzeczy. To jest... puszka? Nie wiem, co mi dało. Czy ja tu muszę na serio dbać o moje zdrowie? W ogóle nawet nie wiem, kim gram, czy jestem... jestem chłopem, ale nie wiem. Nie wiem. Dbało, nie wiem. Chłopem, bo... o nie. Wszędzie jest ciemno. Bateria się wyładowuje. Ona się szybko wyładowuje w ogóle. A ja tu jestem. Tylko tu postrzałkę nie zauważyłem i wszedłem gdzieś tam. Mamy jeszcze coś, chyba kolejny jakiś napój. Tak, ten sam, co piliśmy wcześniej, tam też jest chyba taki napój. Nie wiem, co one mi dają, szczerze mówiąc. Nie mam pojęcia, ale... jeden. Nie widzę dokładnie, co to za napój. Baterie i napój. Tylko to możemy tu znaleźć? Baterie się akurat mogą przydać. Gdzie jest ten hit point? O, dobra. Okej, okay, przepraszam za to, że mnie nie było, ale co to za dźwięk? Nie jestem pewien. O kurde. Mam nadzieję, że wy też słyszycie ten dźwięk, bo ja słyszę taki dziwny dźwięk, który mi się niezbyt podoba. Został przeze mnie teraz wyciszony i teraz mam takie pytanie, bo wcześniej grałem na dość cichej grze i nie wiem, czy to tak było przez cały czas, czy akurat teraz ten dźwięk, więc nie jestem pewny. O, jaka ta mapa jest duża. Chcę zawalić tam trochę w stronę ciemności.
Bo słychać tutaj niby takie, było słychać taką wiertarkę, jakby tylko. Nie wiem, czy tak było cały czas słychać, czy. Bo ja wcześniej grałem na dość słabym głosie, więc nie wiem, czy tak było wcześniej, czy tak cały czas było słychać, czy teraz tak zaczęło, nie wiem. Tam leży puszka. Wypiłem. W ogóle czemu to jest teraz takie dziwne? Czy my dobrze idziemy? Nie wiem. Wiem, że mi się to tak trochę nie podoba i chyba tam coś jest jakieś większe pomieszczenie. Czemu nasza postać tak trochę chodzi, tak jakby miała krzywe nogi? Okej. Nie podobał mi się ten dźwięk. O. Jesteśmy przy tej drabinie. W normalnym backroom się też była właśnie taka drabina była. No nie wiedziałam. Właśnie też była taka dziura z taką drabiną, tylko że ja nie wiem teraz czy... Jak to tam działało, bo wtedy tam było jakoś to tak działało fajnie, ale... Podejść po prostu. Mam nadzieję, że mnie to doprowadzi do innego poziomu. Backrooms. Cóż, zrobię wam cięcie. Jak gdzieś dojdę, to pokażę wam. Okej, gdzieś zaczynam dochodzić. Mam nadzieję, że dojdę w jakieś fajne miejsce i... Okej. Dobra, a jedna bateria daje jakieś około 2/3. Czemu to są w ogóle takie labirynty, co? To jest chyba... Ludzie, tu nigdy labiryntu nie było. Lewo, potem w prawo. Jak mnie kurde, ja się cykam trochę, żeby tam nic mi nie wyskoczyło zaraz. Idźmy dalej. Mam nadzieję, że widzieliście tą postać. Mi się ona nieco nie spodobała. I wolę chyba wrócić i pójść w inną stronę. Czyli na wprost. I mam nadzieję, że tam nie będzie tego, co było. Tu, to było wcześniej tam. Chyba nas to nie śledzi i mam nadzieję, że już tego nie spotkamy. Pies. Ściszę sobie. Bo się cykam lekko. Jakie załamanie teraz. Okej, jest wyjście. Czyli przed chwilą źle poszliśmy. Poszliśmy w prawo i tam było... Właśnie ten uśmieszek, a teraz tutaj... Zajdźmy sobie i jesteśmy... W jakimś innym pokoju.
Ciekawe, jakbym poszedł tam jeszcze, to byłoby coś jeszcze. Ale widzieliśmy, że są tutaj lekkie potwory, na przykład tamten potwór, co tam był. Mam nadzieję, że go widzieliście. Ja go widziałam. Aha. No niestety tędy nie przejdę, proszę. Pani strzałko. Jedyną moją opcją jest tu albo tam. Jakie mi się kojarzy? Ja wiem, skąd mi się kojarzy to iść, to przejść. I nie kojarzy mi się to zbyt dobrze. Tam ktoś jest? Tak, tam ktoś jest. Ktoś jest. No tam też ktoś jest. Nie wiem gdzieś, szczerze mówiąc, bo jesteśmy gdzieś na pewno. Myślę, żeby pójść tutaj. Ej, on tu idzie. To szybko. Czekamy. Okej, chyba uciekliśmy od tej postaci, która nosem potem zaczęła gonić po jakimś czasie, który na początku chciałam do niej iść. Pewnie byśmy zginęli. I jesteśmy już level 0, level 2, level... Tutaj nadal nic nie jest aplikowane. Kurde. Nie mogę tutaj nic oddać, żeby mnie tam przeniosło. Serio? Czy na serio wróciłem do punktu? Nie mogę, nie mogę, kurde. Muszę iść do lewego tego. Nie wiem, czy ta postać wciąż tam jest. Jeśli jest, to chyba raczej zginę. Okej. Chwila, coś tu jest nie tak. A i tam była ta nasza po... A, my wróciliśmy do punktu wejścia, tak. Ja poszedłem potem tam, tam. Tam nie poszedłem, a tam takie rzeczy były. Cóż, nie wiem, wracać tam? Myślę, żeby tam wrócić. Dlaczego? Chcę sprawdzić, co się stało z tą postacią, co tu była. Może sobie... Okej, naładowałem sobie latarkę. Latarkę sobie naładowałem, no i ten... No i... Mam nadzieję, że nas nie wystraszy ta czarna postać. Jeśli jej tu nie będzie, to znaczy, że ona gdzieś tutaj chodzi po... Backrooms. A ciekawe, co się tak tam właśnie poszedł za pierwszym razem, bo ja tam poszedłem tam, gdzie strzałka prowadzi, potem tam. I czy ona tu jest? Ciszę sobie, bo się trochę cykam. Okej, nie ma jej. Czyli to znaczy, że właśnie błąka po backrooms. A co mi się nie podoba? To, że słyszałam za mną jakiś dźwięk. Nie wiem, czy wracać. Tam coś jest? W ogóle tam chyba coś jest na końcach tych tuneli, więc... Więc może bym poszedł do któregoś. Do tego pójdźmy. Póki co spotkaliśmy dwa potwory, jedną tą buźkę, drugą tą postać.
Chciałbym już kończyć ten odcinek, ale chcę sprawdzić, co tu się stanie jeszcze. To jest inne pomieszczenie. Level fan, o nie. A, weszliśmy do levelu fan. Okej, wkroczyliśmy do levelu fan. Nie pamiętam kompletnie, czego my się tu możemy spodziewać. Bo ja wiem, że to kiedyś oglądam coś w levelu fan. Tylko nie pamiętam, co tu właśnie było, o co tu chodziło. I że jest tu ciemno. Tu jest? Jest. Pewnie nam się teraz odblokował w tamtym level, w tamtym hubie nam się pewnie odblokował już ten level. Pan. Co to w ogóle jest? Który tam był? Pewnie nam się on odblokował, więc... Nie nam się odblokowało już to ten właśnie level fan w tamtym poziomie, w tamtym hubie. No i dobrze. Nie chcę, żeby ten odcinek trwał już tak długo, a mam nadzieję, że dacie mi za to jakieś łapki w górę i subskrypcję. Na to, że robię dla was takie odcinki. Będzie takich więcej, jeśli chcecie. No. Mam nadzieję, że oglądacie do końca ten odcinek. Ciekawe, co się stało z tą postacią. Mam nadzieję, że już jej nie spotkamy. Jest pusty pokój. Aha. Albo jest tak po prostu pusty, co myślę, że to jest właśnie odpowiedź, albo autor zapomniał, albo autorzy lub autor nie dokończyli ich. Myślę, że specjalnie są puste, ale jestem pewien. Może teraz trzymajmy się bardziej oświetlonych pomieszczeń, co bo tak cały czas po ciemnych chodzimy. Cóż, coś mówiłem o ciemnych pomieszczeniach, a wiemy, co tam będzie. Myślę, że tam będzie jumpscare. Ze ściszy jeszcze. Skończyła mi się latarka. Nie będę teraz używał baterii. Zaraz to zrobię. W ogóle to jeszcze nic nie znalazłem, więc nie wiem. Tam na końcu nic nie jest ciemno. Cóż, myślę, że chyba zaraz za niedługo będziemy kończyć, bo już ten odcinek trwa 25 minut, a to jest trochę
Rzadko powstają takie odcinki, co tak długo trwają. Myślę, że będą nadal tak rzadko powstawać. Niestety. Chyba sobie to pójdzie. Tu nic nie ma. Chodźmy sobie tam. Nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, ale chyba w level fan nic nas chyba nie może skrzywdzić, ale nie wiem, czy dobrze pamiętam. Wiem, że naszym zadaniem jest stąd uciec, chyba do rodziny, bo tam czytałem, to tam wygląda. Ale myślę, że sobie chyba dzisiaj na tym już skończymy, dobrze? No to mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. No i cześć.